Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Jako że ostatnio trochę podpadliśmy zielonym, ubijając stworki mniejsze i większe, dzisiaj postanowiłem odkupić swoje winy i zajmiemy się produkcją, lekarstw, dzięki którym przy okazji trochę zarobimy zarówno kaski, jak i doświadczenia. No i co będzie nam potrzebne? Oczywiście będziemy potrzebowali botanikę, przynajmniej na pierwszym poziomie, tak żeby móc wytwarzać szklarnię. Będziemy potrzebowali też farmakologię, przynajmniej na pierwsze badanie, tak żeby wytwarzać ampa. I ogrodnictwo, przynajmniej również na pierwszym poziomie, żeby móc postawić szklarnię dla kwiatków. Dzisiaj nigdzie daleko nie będziemy sobie odlatywać, załatwimy sprawę na Jemison i teraz lądujemy sobie na zamarzniętym biomie. Możemy wybrać półkulę północną, półkulę południową, nie robi to jakoś większego problemu. Muszą być tylko zamarznięte góry. Weźmy sobie tam, polećmy. From what I'm seeing, this world has all the essential building blocks to support life. No i musimy zeskanować odpowiednie kwiatki. Pierwszym z nich jest mroźna pokrzywa jaskiniowa. Drugim czubata wierzba śnieżna. Kiedy obie roślinki mamy zeskanowane na 100%, bez problemu będziemy mogli je produkować w szklarniach. Tutaj dodatkowy tip, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nie przetestował, nie wpadł na to, takie rzeczy jak żelazo, argon, możemy również skanować ze złóż. Nie musimy tutaj skanować konkretnych skałek, szukać skałek. Wystarczy, że trafimy na złoże, którego nie zeskanowaliśmy. I normalnie z ziemi też się da. Ale wracając do naszej faremki. Musimy znaleźć miejsce pod posterunek. Jedyne wymagania, no to żeby miał trochę miejsca i był w nim zarówno argon, jak i woda. Jeśli chodzi o wodę, to nie jest to problem, ponieważ Jemison posiada na całej swojej powierzchni wodę. Z argonem może być trochę gorzej. Aczkolwiek, jak widzicie, też praktycznie wszędzie, gdzie się przemieszczam, on występuje. Także klepnijmy sobie posterunek. To nam go troszeczkę przycięło z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, ale to mało istotne. To i tak będzie tylko baza pokazowa, więc nie jest to jakiś problem. Argon mamy naprawdę sporo. Jeśli chodzi o potrzebne materiały, no to standardowo na końcu filmu wrzucę tabelkę. No i co musimy wybudować? Musimy postawić na pewno ekstraktory argonu. Po to szukaliśmy tych złóż, więc sobie klepnijmy. Będę pokazywał standardowo na tych najmniejszych. Jeżeli macie rozwinięte te badania, jeżeli macie surowce, nie będzie problemu. Możecie sobie postawić spokojnie też te większe.
postawimy po dwa. Oczywiście można, nawet trzeba będzie postawić tego znacznie więcej, jeżeli nasza farma ma mieć jakikolwiek sens, ale na chwilę obecną, tak jak mówię, skoro to jest tylko pokazówka, robimy dwa. Przechowalnie, magazyn, gaz, ponieważ no, argon jest gazem, więc tutaj chyba niespodzianki żadnej nie powinno być. Tak samo, tylko przykładowo dwie sztuki. Pamiętajcie o ich połączeniu. I tak jak mówię, pierwszy magazyn, z którego zaczynacie, jest magazynem wejściowym, czyli prawa mysza, i do drugiego. Drugi jest magazynem wyjściowym. Do magazynu wejściowego podłączamy nasze ekstraktory argonu. To oczywiście wszystko jeszcze nie będzie działać, ponieważ nie mamy zasilania, ale już sobie przygotujemy infrastrukturę, nie? Mamy argon. Teraz przydałoby się trochę wody. Idziemy na ekstraktory. Ekstraktor woda. I tak samo możecie oczywiście wybrać większe, jeżeli takowe posiadacie. No ale my polecimy na tym standardowym. Starałem się jak najbliżej postawić je, ale no niestety mają dość duży zasięg, więc musimy zrobić mały rozrzut. One oczywiście też potrzebują przechowywalni, więc lecimy. Magazyn płyny. I tak samo jak przy argonie stawiamy dwie sztuki. No i znowu spaprałem. Weźmy go, odwróćmy. Up, misklik. Dołóżmy drugi magazyn wody. No i je tak samo łączymy jak magazyny argonu. Czyli pierwszy magazyn wejściowy, drugi magazyn wyjściowy. No i podłączamy ekstraktory do magazynu wejściowego. Mamy argon, mamy wodę. Możemy postawić Nie mogę się przyzwyczaić do tego menu. Możemy postawić szklarnię. I tak samo, jeżeli was stać, możecie postawić te największe, jeżeli nie, polecicie na małych. Co do szklarni, szklarnie stawiamy przynajmniej 4. Myślę, że szklarni tak, żeby to miało jakikolwiek sens, koło 10 byśmy musieli ustawić. No ale tutaj w celach, że tak powiem, pokazowych
Ostawimy 4 sztuki. Patrzcie, upierdliwą. Teraz, nim cokolwiek dalej zrobicie, musicie ustawić, żeby dwie z waszych szklarni produkowały czynnik metaboliczny. One go produkują domyślnie, więc nie ma tutaj problemu. Będziecie tylko musieli pozostałe dwie przestawić. A pozostałe dwie toksyny. Jak widzicie, do produkcji potrzebna jest woda. Także podłączmy nasze szklarnie do źródła wody. Co, tak myślę, że dorzucę jeszcze z dwie koparki wody, żeby tak było, że na jedną szklarnię przypada przynajmniej jedna koparka, nie? No i też podłączamy. Pamiętajcie, żeby podłączyć do magazynu wejściowego, nie? Żeby tych połączeń nie popierniczyć. Także mamy 4 szklarnie, 4 koparki. I teraz to już zależy od was, czy zrobicie osobne magazyny do produktów ze szklarni, czy też zrobicie jeden wspólny. Ja tutaj bym osobiście polecał zrobić jednak dwa osobne. Budujemy magazyny na produkty stałe. Jeden i drugi.
teraz łączymy nasze szklarnie z magazynami. Pamiętajcie też o połączeniu magazynów, czego ja nie zrobiłem. Skoro wszystko potrzebne do produkcji plus magazyny mamy, wypadałoby postawić jakieś lądowisko. Tutaj uważam, że nie ma się co rozdrabniać. Najlepszym wyjściem zawsze jest lądowisko z kreatorem statków. Mamy lądowisko. No i do produkcji farmaceutyków będzie nam potrzebne stanowisko farmaceutyczne. Weźmy je sobie, klepnijmy, żeby było łatwe do znalezienia gdzieś przy lądowisku. Oczywiście później będzie można to zrobić na przykład w jakimś hubie, nie? Który postawicie, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. No i zostało nam zasilanie. Jeśli chodzi o zasilanie, jak spojrzycie na produkcję, nie ma różnicy, czy zastosujecie instalację słoneczną, czy turbiny wiatrowe, ich wydajność jest taka sama. Kompuła słoneczna tutaj ma dwukrotnie większą wydajność, no ale też zajmuje znacznie więcej miejsca, więc my polecimy w turbiny wiatrowe, które zajmują niewiele miejsca i można je wcisnąć praktycznie wszędzie. Dodamy sobie jedną w zapasie. Tak więc mamy wszystko. Mamy ekstraktory argonu, mamy ekstraktory wody, mamy szklarnię, no i magazyny do tego wszystkiego. Duże lądowisko, no oczywiście jest po to postawione, żebyśmy mogli produkując przerzucić od razu nasze towary na statek, żeby się nie przeciążać bez sensu i nie latać non stop na czerwonym. No i teraz mała uwaga. Jako, że jest to tylko baza pokazowa, ja tutaj bardzo mało wybudowałem, ale myślę, że wszystkie produkcyjne, czyli ekstraktor argonu, ekstraktory wody, czy też szklarnie, powinniście, żeby to miało jakikolwiek sens, wymnożyć razy 5. Myślę, że 5 wystarczy. Tak, żeby było. Pięć do 10 ekstraktorów, 10 szklarni, myślę, że też będzie ok. Jeśli chodzi o magazyny, no wiadomo, im więcej, tym lepiej. Magazynów, jeżeli będziecie używali tych najmniejszych, minimum na każdy produkt postawiłbym jakieś 50 sztuk. Także
Albo 10 w ciągu i wtedy 5 w górę, czy 5 w ciągu i 10 w górę, jak tutaj już wolicie. Wasza inwencja twórcza, nie? Teraz tak, poczekajmy sobie, aż magazyny się trochę napełnią. I jeśli chodzi o czekanie, możecie sobie postawić ławeczkę, możecie czekać na statku. Aczkolwiek, żeby to miało sens, jeżeli tych magazynów będziecie mieli naprawdę dużo, lepiej polecieć na Bessel 3B, tam gdzie robiliśmy naszą faremkę XP-ków. Jest tam najlepszy stosunek czasu. No chyba tak możemy powiedzieć, nie? Pamiętajcie, żeby wezwać statek, wystarczy wejść w kreator statków. Ja wezmę się na statku, kimnę, gdzieś tu jakieś wyrko mam. No ponieważ nie ma sensu, żebym leciał na Bessel, jeżeli mam tam po dwa magazyny, nie? One mi się raz, dwa napełnią, więc nie jest to żaden problem. Pasko, wypierdziel. Ty! No widzicie tą pindę? Sara, wstawaj. Kurde, normalnie walka o kojo, nie? Dobrze, no jeżeli wszystko zrobiłem dobrze i niczego nie spierdzieliłem, nasze magazyny powinny być pełne. Toksyna 154. Czynnik metaboliczny 150. A sprawdźmy jeszcze sobie magazyny wody i gazu. O, tak samo, zapełnione na maksa. W sumie, czy magazyny gazu mają gdzieś wskaźnik? Mają. Zapełnione są na maksa, także możecie tutaj trochę pokombinować. Szklarni wychodzi na to, że może być ciut więcej niż pomp i koparek argonu. No i co? Wchodzimy w nasze stanowisko farmaceutyczne. Coś się nam tu sfochowało. O, seria z karabinu zawsze sprawę nie naprawi. No i mamy, możemy produkować ampa. Potrzebne jest do tego toksyna, czynnik metaboliczny i argon, czyli wszystko co posiadamy. Ustawiamy sobie. Normalnie chyba będziecie mieli maksimum 99, jeżeli się nie mylę. Ja mam moda zainstalowanego, dzięki któremu chyba mogę do 999 tysięcy surowców jednorazowo wytworzyć. No ale wy po prostu kilka razy po 99 ewentualnie sobie po prostu ściągnijcie tego moda. Poszukam jego nazwy i razem z surowcami gdzieś wkleję za chwilę tutaj na ekranie. No jednym rzutem nie jest to dużo, 367 punktów, ale doświadczenia. No ale pamiętajcie, że jest to tylko prototypowa farma. W rzeczywistości tych magazynów, mówię, miałbym z 50, czyli razy 25 byśmy musieli wymnożyć to, co dostałem.
Czyli ile? 300, 400, 800. Prawie 10 tysięcy XP-ków by jednym rzutem wpadło. Teraz się tak zastanawiam, czy nawet nie byłoby warto na przykład setki magazynów strzelić, jeżeli tylko miejsce pozwoli i... i limit budowy. Dodatkowym plusem jest waga wspomagaczy. Generalnie one posiadają tak małą wagę, że nawet statku nie potrzebujemy, żeby je transportować. Oczywiście warto go mieć, bo mówię, jeżeli będziemy to robili w jakichś szalonych ilościach, no to dobrze by było móc to od razu przerzucić na statek. No i co? To by było chyba na tyle, także jeżeli chcecie zbawić świat, zasypać go antybiotykami, teraz już wiecie jak. Dobra. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczora, weekendu, tygodnia, zależy kiedy to oglądajcie. I trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.